Witam tutaj JJK, witam was w kolejnym ekipowym odcinku na moim kanale i nie bez powodu witam się z wami w kabinie prysznicowej, ponieważ właśnie dzisiaj ta kabina zostanie zasypana tym oto skorupakiem po sam sufit. Każdy z naszej ekipy będzie ci uwięziony w tej kabinie i będzie musiał odkopać się z tego skorupaku, a będą nam w tym pomagały te oto małe diamenciki, które będą oznaczały, że będziemy mogli ulepszyć swoje narzędzia do odkopywania. Pierwszym narzędziem oczywiście są tylko ręce. Jeżeli nie wiecie, co to jest skorupak, to jest taki typowy wypełniacz do paczek. I teraz pokażę wam magiczną sztuczkę. Musieliśmy zakręcić całą wodę w domu, ponieważ przy kontakcie z wodą nasz skorupak dosłownie znika w oczach. Jeżeli jesteście w szoku, to napiszcie w komentarzu jestem w szoku i zostawcie łapeczkę w górę, a jeżeli znaliście tą sztuczkę, to zostawcie suba. A my lecimy po ekipę. Okej, mamy pierwszego ochotnika i jest nim Rogali. Konkurencja polega na tym, że na 3 minuty zamykamy Rogalika w tej oto kabinie, zasypujemy go skorupakiem, podczas gdy on ma zasłonięte oczy i w tym samym czasie też rzucamy tam diamenciki. No i zobaczymy, ile diamentów uda się znaleźć Rogalowi. Jeżeli znajdzie 3 diamenty, to za trzeci diamencik otrzymuje wiadro, a na samym początku kopię tymi oto dwoma kubeczkami. Może jednym? A może jednym? Okej, ale żeby wejść do gry, to każdy z was musi położyć 100 zł. 100 zł wyciągamy. Tylko byś pieniądze brała od nas, zamiast tam dawać, to bierzesz. Patryk rzucił pieniądze. Pieniądze spadają z nieba. A wy, moi drodzy, pamiętajcie, że u mnie na kanale odcinki pojawiają się w każdą środę i w każdą sobotę o godzinie 16. Wpadajcie też na kanały całej ekipki. A my teraz zaczynamy. Dobra, widzimy, że swoje diamenciki. Nie, rzucam. Dobra, to wymieszaj go ze skorupakiem. Drugi. Okej. Dobra. Chłopczyku, ja wszystko widzę, wszystko widzę. Ja bym musiał chyba w tym pomóc, bo to nie jest takie łatwe. Dobra, Patryk, leci! Dawaj! Diament, diament! Pierwszy worek! Sypany! Powiedzmy, że... Wow! Patrzcie, jak to wygląda, jak to było w maszynie z popcornem! Podgląda! Rogal! Masz, Jacob! Patryk, worek numer 2! Okej! To może trzeci! I ostatni worek, sypuje diamenciki! Patryczek! Jacob, za dużo jest! Mordeczko, co za dużo? Lecimy do końca! Ej, tu jestem, jak coś... Siema, Patryk! Co tam słychać? Siema! Prawie nie da się oddychać, ale jest dobrze. Już się uspokoiłem. Dziewczyny, wiecie, że wy nie dacie rady? Ja się boję tam wejść! Myślałam, że to będzie lajtowy odcinek, ale jednak chyba nie. Chyba nie. Tragedia. Okej, Rogal jest już całkowicie zasypany, bo słowo niego nie widać. I teraz ma 3 minuty. Macha rękami. Minuty na to, żeby się z tego odkopać. Patryk! Rzucam mu kubeczki. Uwaga! Start! Leci, leci! Wyrzucił sobie kubek! Tak, wyrzucił! I drugi chyba też! Jesteś tego pewny? Jak to wygląda? Mam śnieg w łazience! Wiesz, kto nas sprząta? Patryk, mam helikopter! Ile ma? 30 lat czasu dopiero! Jeszcze 2,5 minuty zostało. Ej, dobra, dwa kupy czasu, on to wszystko wyrzucił. Ja wyrzuciłem! Szukaj diamentów, to dostaniesz miskę! Kondyka, Patryk! Nie ma diamentów! Dawaj! Nie ma diamentów! Ej, to jest naprawdę mocny trening. Ale zaraz się to wygląda. No. On wygląda, jakby był w jakiejś maszynie losującej. Wydaje mi się, że są szanse, że on może to wszystko odkopać. Nie, bo piszę na siły, wiesz? Diamentów! Zmęczę się! Patryk spuch! Obrał złą taktykę, już jest zmęczony. O. Już nie ma za bardzo siły. Najgorsze jest to, że on teraz maga, a nic nie wyrzuca. On wyrzuca do siebie. Patryk, miałeś tutaj 3 diamenty no, koło siebie. Nie wiem, ja nie mogę złapać. Okej, Rogal, musisz teraz stanąć na środku i uklepać to wszystko tak, żebyśmy mieli jasno pokazane, ile faktycznie udało ci się wyrzucić tego skorupaku. Nie uklepujemy. Przecież kazała mi uklepać przed chwilą. Justyna? Ej!
No co? No co za lista! Rogalikowi udało się dotąd. Kolejna, myślę, że musi być dziewczyna, więc albo ja, albo Klaudia. Idziemy grać 3 po 3. Okej, kto wygra, ten wygra. Kto przegra, ten idzie. 3 po 3. 3 po 3. Przegrałam. O. Nie! Powodzenia! Ja nie jestem na to gotowa psychicznie jeszcze! Jesteś taka malutka, że to dla ciebie będzie jak 5 worków, nie 4. Ja się tam uduszę. Co tam, jak tam? Tragedia, bo ja myślałam, że ja będę miała swobodne ręce, ale tak naprawdę tutaj wszystko mi się blokuje i nie mogę się ruszać i w ogóle beznadziejnie i ja to umrę. I ja to zginę i... JJ-ka ma 3 minuty, czas wstał! Czas na lecić! Leci! O, początek jest podobny, nie przyszedł! Zostałaś zdyskwalifikowana. Mordeczko! Ja nie to zdyskwalifikowałam! Co narobiłaś? Ja nawet nie zaczęłam, bo ja nie wiem, jak mi stało. Jak to się stało? Uszczelki wyskoczyły. Trudno. To teraz trzeba to posprzątać. To ja już wiem, co to sprząta, no. Zapomniałam jeszcze dopisać JJ-ki na kabinie. To co? O, super. No cóż. Nie opłacało się chodzić na siłownię. Ale teraz nasza konstrukcja kabiny została ulepszona i wzmocniona o bardzo solidne tutaj... Zabezpieczenia. Zabezpieczenia, dokładnie. Więc mam nadzieję, że Jacobowi nie uda się rozwalić tego. Zresztą no i co? Myślę, że możemy zaczynać. Siema. Dawać start, zaczynamy. Uwaga, 3, 2, 1, start! Dobra, lecę tak tylko ja na początku. Mam wrażenie, że wszystko wsypuję do ciebie. Szybciej. Tam jest diament, a on go nie widzi. Wypadać to nie wypada. Nie wypada, nie wypada! Diamenty lecą! Diamenty! O nie, wróciłeś diamenty chyba! Dobra, damy radę! Ja pierdzielę, to serio nie wypada, ale jest kimś kozakiem. Ja chcę jakieś wiaderko, a nie mogę, dobra? Musisz mieć diament! Ja chciałam to tylko zaznaczyć, żebyście nie robili tego. Ty, Jacob, ale po 5 to nie wyjdzie! Mordo, czekaj! Została ci dosłownie minutka! 30 sekund! Lecę, lecę! Jasna! Windy idę do śniegu! Zmiana taktyki! Tak. Nie wiem, czy są diamenty, poddaję się! Pamiętaj, że później zostało! Pojedynczo! Jacobik! Nie, dobra, nie! Co, Jacobik? No patrz, pokazuję ci! Uwaga! 9, 8! Często, gdybym wiedział, to wolałbym te drzwi wywalić tak jak ty, nie? Naprawdę! Podoba mu się ta zabawa, chyba częściej musimy wysypywać skoropak w różnych częściach domu. Jak widzicie, Jacob zdecydowanie wygrał z Rogalem, ponieważ jego kreska jest mniej więcej tutaj. Zapisujemy Jacob. No i teraz lecimy z Klaudią. 3, 2, 1, start! Prawda lecisz! Diamentów szuka! No ma nową taktykę! Ona szuka diamencików! Totalnie inaczej się zaczęła niż u wszystkich! Bardzo spokojnie! Taktyka jest taka, szukam diamentu, żeby dostać wiadro! To trzech diamentów, moja droga! Dobra, głupie to jest jednak. To jest standardzik! O, jednak diament, nie widzimy na razie nic. Nie ma tutaj nic z brzegu. Ona bardzo dobrze do tego podchodzi, ponieważ widziała już, jak 3 osoby kopały i widziała, że diamenty osadzają się na ścianie. Wyrzucasz, no. No. Soba, soba, będzie miała diamenta. Niżej. Oj, teraz garść. I wyciągaj, masz w środku.
Fart? Leci z miską, dobrze, dobrze sobie radzi. Dobrze, dobrze sobie radzi z miską, jest, jazda. Dobrze, Klaudia. Półtora minuty jeszcze masz. Masz szansę przegonić rogalika. Lecisz, lecisz, lecisz. Minutka jeszcze. 60 sekund. Kurde, jaka taktyka, zobaczcie. Dobra. Pa, jak wybija miską. Bardzo, no, bardzo dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Klaudia, pomyśl sobie, że jesteś władca diamenta. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze, już prawie go przegoniłaś. Ale ona jest dobra. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, to oszukaństwo, bo nie ma tu żadnych diamentów. Ała, boli mnie ręka. I jeszcze płacicie mi za lekarza! Jak widzicie, Klaudia obrała bardzo dobrą taktykę, ponieważ udało jej się przegonić Jacoba i Rogala! I w ogóle wszystko jej się udało wysypać. Nie no, ale tak na serio to ma zdecydowanie mniej niż rogalik. A, jesteś pomiędzy rogalikiem a Jacobem. Nawet masz pseudoszko. Odbyła pani swój wyrok, ile pani garowała z tym garkiem? Co? Ej, patrz na to. Ej, nie kradniemy ze sobą, tak? Przepraszam. Proszę być. Nie. Okay. Teraz kolej na mnie. Lecimy. Pokażę wam sztuczkę. Super. Dobra, nie? Sztuczka, no. Jestem teraz byczek Fernando. Dobra, jedziemy z tym. Krystian, tak jak i wszyscy, ma 3 minuty na to, żeby się odkopać. 3, 2, 1! Nie umiesz się bawić w ogóle. Będę ostatni przez ciebie. Coś wyrzuciłem, co to było? Taśma! Krystian! Znalazła się! Walcz, walcz! Niżej, niżej! Wyżej, niżej, masz go? Nie. Ma, jest cały czas! Prawo, lewo, dół, 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 dół! Niżej, niżej! On cię skamuje! Jest cały czas! Skamuje! Masz go w ręce! Nie ma! On mnie skamuje! No, skamuje cię! Skamujesz go! Wiem! O! Klaudia! Klaudia, nie dorzucaj! Zdrowie! Krystian, może sprawdź, co się dzieje za tobą! Minus 300 zł na swoim koncie. Dobra. No jest cały czas, no ty mi ufasz czy nie? Nie? Tu! Jestem, widziałem sam. O, niżej, Marko, gasz, tu! Jest! Ha! Trzymaj! Nie dałem czasu na takie rzeczy! Masz półtora minuty jeszcze. Krystian! Daję ci szansę, złapiesz? Jasne! Jak trzymaj! Jak to dostajesz wiadro? Uwaga, bonus! Papa! Minuta się została! Teraz to idzie! Jak tam? Po drugiej stronie! Dobra. Ciepło! Masz jeszcze 40 sekund! No, dawaj, dawaj, dawaj! Zbieramy, to jest możliwe! Dawaj, dawaj, dawaj! Jeszcze nie! Lecisz, lecisz, lecisz! Na wygraną! No dobra! No, to już jest wygrani! Jeszcze 18 sekund ci wystarczy! Otworzyć. Nie ma sprawy. Ratuszku. No i tutaj, moi drodzy, bezkonkurencyjnie zwycięzcą w dzisiejszym odcinku jest Farys! Deklasacja! Kto wypije ze mną mój triumf? Ja nie. Nie. Ja nie. Uwaga, uwalnia morkę. Zarąbista. To teraz trzeba całą łazienkę wypełnić z kropakiem. Tak. 20 tysięcy łapek. I to zrobimy. 30 tysięcy łapek i to ląduje w Jacoba w łóżku. Zostawcie łapkę. Nie, 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 mój drodzy. Nie zostawiajcie. Okej, okay, moi drodzy, więc zwycięzcą w dzisiejszym odcinku był Farel. Dajcie znać, komu kibicowaliście. Wpadajcie na kanały całej ekipy. Pamiętajcie, że wczoraj odcinek był u Klaudii, a już jutro odcinek pojawi się u Rogalika. Więc zostawcie łapkę, wpadajcie na ich kanał, na Instagram. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! A ten hajsik jest mój. Nie!